Hej, ja tak zauważyłem, rozmawiając z kilkoma osobami na ten temat, próbowały mi wcisnąć takie coś do głowy. Takie próba wciśnięcia szamba do głowy, że teraz większość kobiet jest albo pije, albo się, albo coś tam wącha, albo jakieś leki bierze i takie rzeczy. Po prostu próbowano mu wcisnąć do głowy. Gdzieś tam z kilku rozmów z pewnymi osobami. I z moich obserwacji już wciśnięto ten sam kit wielu mężczyznom. I dlatego oni sobie dobierają jako partnerki życiowe. Mówimy o partnerkach życiowych, bo to nie mówimy o 48 godzinach, czy tam 24 godzinach o spotkaniu, o czymś takim nie wspominam, bo to szybko, ładnie i przyjemnie może być czasem z każdym. Z każdym ładnym, mądrym człowiekiem. Ale mówimy tutaj o długoterminowym związku z kobietą, która ćpa, która pije notorycznie i która wali jeszcze jakieś psychotropy albo jakieś inne tabletki. I wiele osób mi powiedziało, jakby to było normalne. No wiesz, no jego dziewczyna to robi, i tamtego dziewczyna to robi, i tamtego jeszcze dziewczyna to robi. Ja tak posłuchałem, mówię, nie, no to jest, mówię, nie do wiary, że można takie coś wciskać mądrym, wykształconym, zamożnym, przystojnym mężczyznom. Ale takie coś zauważyłem, że zostało wciśnięte i wielu mężczyzn mówi, no nie, no ta moja cały czas na psychotropach jest, ale nie, no to jest normalne, no bo przecież ta Pawła dziewczyna, to przecież ona cały czas wącha, to ta moja jest lepsza przecież, bo ona tylko na psychotropach jest, nie? A tamta wącha, zacza, tamta z kolei pije. Ja rozumiem, że ci panowie są potrójnymi psychologami i dla nich odłączenie od niej tabletek, alkoholu i jeszcze tych różnych używek, to jest od tak, nie? Bo oni wiedzą, mają wiedzę taką, jakiej nie ma nikt. To ja rozumiem. Rozumiem, że dla nich to będzie w 5 minut. Ale z moich obserwacji ci panowie w większości przypadków nie mają żadnej wiedzy. Oni mają tylko wiedzę, jak dostać pieniądze bardzo często od rodziców albo tak naprawdę nie mają wiedzy na pewno na temat kobiet. Bo moje jest takie zdanie, że które nie zmienia się od lat, bez względu na to, czy mówię 10 lat temu, to bym mówił 20 lat temu, 30, u mnie to się nie zmienia na płaszczyźnie wieku, że jest wiele, bardzo wiele fajnych, interesujących, ciekawych kobiet i one nie mają nic wspólnego z ćpaniem, z piciem, czy z ładowaniem w siebie jakichś dziwnych tabletek. Można sobie wziąć normalną, fajną dziewczynę, która w ogóle nie wie, co to jest tabletka, co to jest walenie nie wiadomo czego w notoryczny sposób. Wszystko jest oczywiście, wiele rzeczy jest oczywiście w życiu dla ludzi, ale jeżeli ktoś coś robi notorycznie, to nie trzeba być mądrym, żeby wiedzieć, że on ma problem. A jeżeli ma bardzo duży problem, to ten problem przejdzie na ciebie. A jeżeli ty nie masz żadnej wiedzy na ten temat, no to ten problem jest duże prawdopodobieństwo, że przejdzie na twoje dzieci i jeszcze przyszłe dzieci. I wtedy zaczynają się wielkie dramaty pokoleniowe, a to tylko jak zawsze, przeważnie z jednego powodu. Z tego powodu, że nie miałeś wiedzy na temat kobiet. Gdzie tą wiedzę zdobyć? Na dole masz link do moich szkoleń. akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. A ja ci pomogę w wielu kwestiach, o których nie miałeś pojęcia. Dlatego taka rada. Nigdy nie pozwól sobie wcisnąć takich głupot, że większość kobiet, oni tak zaczynają takie zdanie, ale większość kobiet to albo bierze, albo to, albo tamto. Z moich obserwacji
tą większość kobiet, którą ja poznawałem, nie miała nic wspólnego z tymi trzema rzeczami, czyli z piciem, z jakimiś tabletkami i z jakimiś tam używeczkami. Jak słyszałem, że ma z tym problem, całowałem w rączkę i wysyłałem do tych, którzy, dla których to nie było problemów, dla docentów życia, docentów wiedzy i docentów zmieniania tych kobiet od tak. Dlatego zastanów się nad tym, bo to jest jeden z poważniejszych tematów życiowych. To się stało już tak popularne, tak wielu mężczyzn, aż jestem zdziwiony, wydawałoby się mądrych, wykształconych, przystojnych, zamożnych, z dobrych domów, nabiera się na takie tanie numery u kobiet. Bo później ja widziałem w życiu tyle wielkich dramatów, tyle wielkich tragedii właśnie przez to. Przez to, że kobieta sama nie daje sobie rady i ty później pojawiasz się hero. Wielki hero. Wielki bohater, który uważa, nie mając nigdy wcześniej kobiety, że zrobi to od tak. Trzymaj się ciepło. Hej.